Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Sinus kąta ostrego alfa jest równy 3 czwarte. Wówczas mamy znaleźć kosinus. Jest kilka metod na to. Można z jedynki trygonometrycznej, można też z trójkąta prostokątnego. Ja tym razem skorzystam z jedynki trygonometrycznej, czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1, czyli sinus to 3 czwarte do kwadratu. Dodać kosinus kwadrat alfa daje nam 1. 9 szesnastych plus kosinus kwadrat alfa to jest 1, czyli 16 szesnastych. 9 szesnastych na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli kosinus kwadrat alfa to jest 16 szesnastych, odjąć 9 szesnastych, czyli 7 szesnastych. Pierwiastkujemy, czyli kosinus alfa równa się pierwiastkowi z 7 przez 4 lub minus pierwiastkowi z 7 przez 4, bo takie równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania, ale my wiemy, że kąt jest ostry, a jeżeli kąt alfa jest ostry, to wtedy wszystkie wartości funkcji trygonometrycznych są dodatnie, czyli wynikiem jest pierwiastek z 7 przez 4, odpowiedź B.